Witajcie moi drodzy, za tydzień będzie premiera drugiego odcinka gry The Walking Dead od Telltale Games. Tak więc chciałbym was zaprosić na streama o godzinie 14, gdzie będziemy ogrywać drugi epizod właśnie tej gry. A w dzisiejszym odcinku skupimy się na dwóch faktach odnośnie najnowszego epizodu. Dostaliśmy trailer promujący, w którym wróci bardzo nielubiana postać z pierwszej części gry. Tak, do gry powróci Lily, którą zostawiliśmy na poboczu lub to ona zabrała nam Vana. Zależy od dokonanego wyboru. Dostaliśmy w trailerze jej postać oraz jest ona lektorem właśnie tego trailera i tutaj mogę powiedzieć, że na 100% będzie ona w roli antagonisty. Może o tym świadczyć następna scena, gdzie jest pokazana Clementine celująca do kogoś z łuku, wypowiadająca słowa, żeby nie wypowiadała jego imienia. Oczywiście rozchodzi się tutaj o Lee, który odgrywał bardzo ważną rolę w pierwszej części gry. Tak więc biorąc pod uwagę to, że w pierwszym odcinku czwartego sezonu zabiliśmy kogoś z obcej grupy, to Lily może właśnie do tej grupy należeć. Dostaliśmy też jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Wczoraj w internecie pojawił się obrazek, na którym widnieje Clementine, a za nią stoi członek szeptaczy. Jako że gra dzieje się kanonicznie do wydarzeń, które występują w komiksie, dostaniemy możliwe, że większy wątek fabularny ze szeptaczami. Lecz wątpię by było jakieś nawiązanie do Alfy czy też Bety, ponieważ podczas akcji gry postacie te już dawno nie żyją. Tak więc robi się coraz ciekawiej. To by było już wszystko, ja się z wami żegnam. Chciałbym was jeszcze zaprosić na naszego Discorda, gdzie będą odbywać się dyskusje na temat odcinków gry The Walking Dead oraz dyskusje na temat najnowszych odcinków 9 sezonu serialu. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć i do następnego.